Cześć. Dzisiaj kolejny okołoświąteczny film o świętym Mikołaju. Tym razem jest to Fatman. U nas sposób na świętego. Jeżeli chodzi o film, to bardzo fajny, z 2020 roku. Bardzo urealniony. Z Melem Gibsonem w roli głównej. Jest to historia naszego głównego Mikołaja. Jest nim Chris Kindle. Mieszka sobie niedaleko North Peak na Alasce. Prowadzi sobie sklep z pamiątkami bożonarodzeniowymi, prezentami. Pracuje normalnie jako Mikołaj. Jest normalnym Mikołajem. Chociaż takim innym. Przez to, że coraz więcej niegrzecznych dzieci jest, to coraz mniej zabawek rozdaje i prezentów. Coraz więcej dzieciaki dostają grudki węgla. No, przez to jego dochody spadają. Okazuje się, że cały jego dochód to finansowanie rządowe. No, przez to, że mniej prezentów rozdaje, to rząd stwierdził, że będzie mu płacić mniej pieniędzy. Taka bzdura totalna, nie? I pewnego dnia przychodzą smutni panowie w garniturach i proponują mu krótkoterminową umowę na produkcję komponentów do myśliwców dla wojska. No, nie mając wyboru, zgadza się na to. Dalej prowadząc swoją działalność jako święty Mikołaj, jego elfy tutaj muszą też pracować dla wojska. No, wojsko się rozstawia u niego na terenie, w jego fabryce. Rozpoczyna się produkcja. W międzyczasie nadchodzą święta, Wigilia. I tutaj poznajemy złość naszego głównego antagonisty, którym jest rozwydrzony Bachor Billy Winan, który jest po prostu taką małą gnidą bogatą, która lubi się znęcać nad innymi. Jeżeli czegoś nie otrzymuje on, to nikt tego nie dostanie. Ma własnego prywatnego zabójcę, który dostaje zlecenie właśnie na Chrisa. Nasz zabójca Jonathan Miller od bardzo, bardzo dawna właśnie szuka świętego Mikołaja. On ma też do niego pewne ale. Gdy wszyscy myślą, że to jest tylko historia wymyślona, on bierze i zbiera fanty właśnie od świętego Mikołaja, które dostają ludzie, prezenty. No i poszukuje go. Dzięki właśnie Billemu dostaje na niego zlecenie, pełne wsparcie i zaczyna już poszukiwania na wielką skalę z takim wkurzonym, bogatym, rozpieszczonym dzieciakiem. To nie jest zbyt trudne. Dowiaduje się, gdzie mieszka Chris. Dociera na miejsce, likwiduje żołnierzy. Chris w ostatniej chwili orientuje się, co jest grane, dzięki elfom, ewakuuje wszystkich, a sam rozpoczyna ciężką walkę właśnie z naszym najemnikiem, która jest okupiona krwią i okiem świętego Mikołaja. Na sam koniec ratuje go z opresji Ruth, która właśnie zabija Millera. To święty Mikołaj wychodzi z tego całą, no w sumie jest nieśmiertelny, więc po jakimś czasie ogarnia się. Zabicie Millera biorą po jego zabiciu, zbierają się, dowiadują się, kto go wynajął. Razem z Ruth Mikołaj składa wizytę naszemu Billemu, ostrzegając go, że od teraz Chris ma na niego oko. I jeszcze jeden taki numer, jeszcze raz będzie niegrzeczny, to no, zrobi mu po prostu kuku. Pokazuje mu też swoje wydubane oko, rozwalone. No, straszy chłopaka na maksa. Na sam koniec bierze i
razem z ekipą elfów odbudowują swoją siedzibę, no żeby na kolejne święta dzieciaki miały znów prezenty. No, historia banalna, ale bardzo fajnie przedstawiona, bardzo fajnie pokazana walka właśnie takiego twardego, północnego świętego Mikołaja, który no jak trzeba to zastrzeli, przywali, bo innego wyjścia nie ma. Nie jest takim dobrodusznym grubaskiem, jak jest to bardzo często przedstawiane, tylko takim styranem życiem, człowiekiem, który po prostu musi walczyć o swoje. Film nie jest jakiś tam długi, ma 100 minut. A jeżeli chodzi o pieniądze, jakie wydano na ten film, no to jest 20 milionów, więc nie jest tak ani super, ani najgorzej, więc nie jest źle. Mogło być zawsze lepiej, ale no film jest fajny, polecam. Można sobie go spokojnie obejrzeć. Niektórym się spodoba, niektórym nie, ale bardzo ciekawy. No tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej.